światło jest coś, jest czymś, z czym spotykamy się na co dzień, od momentu narodzin do momentu śmierci. Rodząc się, otwieramy się na światło, umierając, zamykamy się na światło. Drugi parametr, który jest wszechobecny w naszym życiu, to jest oczywiście czas. Nie sposób od niego uciec. Czas wyznacza nam moment urodzenia, moment śmierci. To jest taki temat, który mnie interesuje już kilka lat, bo się interesuję folklorem, a też właśnie ten folklor idzie tak właśnie z ust do ust i się przedaje właśnie te jakby tradycje. Czas ma tą cechę, że po prostu ucieka, przemija, biegnie własnym rytmem, a sztuka jest formą zatrzymania tego czasu. Zatrzymania tego czasu w taki sposób, który powoduje, że ludzie mogą mieć nad tym czasem i jego zatrzymaniem refleksję. Tutaj ta wystawa ma swój klimat, bo jest w takim specyficznym miejscu, nie? I ja myślę, że jest bardzo piękna. Takimi prostymi słowami bym mógł powiedzieć, że udała się. Z Filipem poznaliśmy się w 2016 roku i muszę powiedzieć, że na samym początku, od samego początku zrozumieliśmy się i poczułem się tak, jakbyśmy się znali z 15 czy 20 lat. On jest fenomenalnym artystą. Oprócz tego jest niezwykłym człowiekiem z olbrzymią głębią. Człowiek, z którym można na wszystkie tematy porozmawiać. Radość. Radość z Andrzejem pracować. Jest to człowiek, który myśli, jest to człowiek, który ma serce na swoim miejscu, a padł mi do oka, padł mi jako człowiek, jako fotograf i dlatego z nim zrobiłem tę wystawę. Cenię sobie go bardzo, bardzo.